Siema. Już od pierwszego wyjazdu wiedziałem, że potrzebuję jakiegoś palnika lub jego alternatywy. Ciepła woda w podróży to luksus, na który ciężko sobie pozwolić, zwłaszcza podróżując autostopem i spędzając noce w namiocie bądź pod chmurką. Jak wiadomo, gorący napój lub posiłek potrafi dodać masę energii i motywacji na dalszą wędrówkę. Przez długi czas radziłem sobie z tanimi palnikami lub paliwem stałym w tabletkach, lecz z tym zawsze był jakiś problem. W namiocie, w samochodzie, w pomieszczeniu nie rozpalimy tego, no bo po pierwsze, podłoże musi być odpowiednie, a po drugie to drażniący dym, który potrafi skutecznie zniechęcić do posiłku. Rozbijając tymczasowe obozowisko nie zawsze jest czas, chęci i najzwyczajniej w świecie opcja rozpalenia ogniska czy też kuchenki na paliwo stałe, więc posiadanie ze sobą urządzenia, które w krótkim czasie pozwoli nam zagotować ciepłą wodę, jest zwyczajnie po prostu nieocenione. Kilka miesięcy temu zadecydowałem, że zaryzykuję i zainwestuję więcej pieniędzy w mój sprzęt, który mam nadzieję posłuży mi przez długie lata, ułatwiając mi każdą następną podróż. Dziś chciałbym przedstawić Wam system grzania wody lub, jak to woli, kuchenkę turystyczną JetBoil Flash. Wrzątek w 2 minuty? Według specyfikacji producenta JetBoil Flash potrafi zagotować 0,5 litra wody w czasie 2 minut, co jest naprawdę imponującym wynikiem, zważywszy na rozmiar i szybkość montażu całego systemu. Po prostu wlewamy wodę, odkręcamy gaz, wciskamy zapalnik i po kilku minutach możemy mieć kawę, herbatę, zupę lub inny ciepły posiłek. Wszystko dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej garnek z umieszczonym na stałe radiatorem, który ma za zadanie zatrzymanie 80% ciepła wytwarzanego przez palnik. Dla porównania standardowe palniki i kuchenki turystyczne wykorzystują jedynie 20-30% wytwarzanego ciepła, co przekłada się na ekonomię zużycia gazu. W tym modelu mały kartusz z gazem wystarcza na 42 minuty ciągłego palenia, czyli zagotowanie jakichś 10 litrów wody. Ale co tu dużo gadać? Sprawdźmy to. Tu wydaje mi się, że będzie lepiej testować nasz sprzęt. Wiatr, niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza to na pewno nie są idealne warunki do gotowania wody, więc wydaje mi się, że jeśli sobie tutaj poradzi, to powinna poradzić sobie wszędzie. Pół litra wody mamy w naszym zbiorniczku. Zaczynamy test, sprawdzimy w jakim czasie się zdąży zagotować woda. Tu będzie licznik. No i co? Lecimy. Jak widzicie, woda się już zagotowała, tak więc nic więcej na mnie pozostało, tylko zaparzyć sobie herbatę. JetBoil Flash to sprzęt bardzo kompaktowy, przez co na pewno przypadnie do gustu wszelkiego rodzaju podróżnikom. Niezależnie od tego, czy wybierają się w góry, na pustynię, czy do amazońskiej dżungli, na piechotę, rowerem, samochodem, to jest już bez różnicy. Cały system montujemy i rozkładamy w zaledwie kilka sekund. Zwarta konstrukcja nie stanowi problemu, tak jak wcześniejsze moje kuchenki, gdy bałem się, że strącę wodę z palnika. Kartusz z gazem oraz palnik chowane są do środka. Całość waży zaledwie 430 gram, a wymiary zestawu to 18 na 11,5 cm średnicy. Taki pakunek z pewnością zmieści się do każdego plecaka turystycznego. W zestawie dostajemy 1-litrowy garnek z wbudowanym radiatorem i silikonową pokrywką, palnik ze standardowym gwintem do kartuszy turystycznych, czyli odpada nam problem przebijanych butli, które musimy mieć zamontowane do wyczerpania gazu. Trójramienną podstawkę dopinaną do butli, która uchroni naszą kuchenkę przed upadkiem nawet przy silnym wietrze. Plastikową osłonę radiatora, która może służyć jako dodatkowy kubek. Neoprenową osłonkę na garnek z uchwytem i wskaźnikiem temperatury w postaci logo producenta, które zmienia kolor na jaskrawo-żółty, gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia,
Butle z gazem niestety musimy kupić oddzielnie, lecz to nie jest jakiś problem, ponieważ one są bardzo tanie i dostępne prawie wszędzie. W tym odcinku to tyle. Zapraszam też Was na stronę internetową wielkaautostopa.pl, gdzie znajdziecie całą masę historii z moich podróży, recenzje sprzętu, no i porady, jak zacząć autostopować, jak tanio podróżować. Tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na trasie.